Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie. Nagrodę ministra kultury otrzymał za spektakl Apolonia. Jeszcze dzień i gazeta zrecenzuje spektakl. Amal, dla którego śmierć jest wybawieniem i wyśnionym życiem, odegrał swoją rolę ze zrozumieniem i artyzmem. Kultura to jest to, co mamy najlepszego w naszym kraju. W tym sensie się liczy oczywiście sprawia, że Polska ma coś takiego bardzo specyficznego do dania światu. Kultura decyduje o rozwoju naszego społeczeństwa. Uczy nas wykorzystywać wyobraźnię w biznesie. Kultura napędza gospodarkę. Są, kraje i pewnie miasta, które rozumieją, czym jest propozycja kulturalna. Wszystkie takie większe inwestycje architektoniczne, które powstały kulturalne, typu, Bilbao, w Gracu muzeum, londyńskie muzeum ostatnie. To są takie inwestycje, które wzbogacają te miasta, prawda? Wzbogacają kraje. Kultura się liczy. Kampania społeczna Narodowego Centrum Kultury. To jest to, co mamy najlepszego w naszym kraju. W tym sensie się liczy oczywiście sprawia, że Polska ma coś takiego bardzo specyficznego do dania światu. Kultura decyduje o rozwoju naszego społeczeństwa. Uczy nas wykorzystywać wyobraźnię w biznesie. Kultura napędza gospodarkę. Są, kraje i pewnie miasta, które rozumieją, czym jest propozycja kulturalna. Wszystkie takie... Amal, dla którego śmierć jest wybawieniem i wyśnionym życiem, odegrał swoją rolę ze zrozumieniem i artyzmem. Kultura to większe inwestycje architektoniczne, które powstały kulturalne, typu, Bilbao, w Gracu muzeum, Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie. Nagrodę ministra kultury otrzymał za spektakl Apolonia. Jeszcze dzień i gazeta zrecenzuje spektakl.